Fundacja Poetariat prezentuje Kałkanki. Czyta Czarek Fafaj. Beata Małgorzata Moniuszko. O tym, jak Jasiek małpował w klasie. Nie ma dnia w szkole bez jakiejś draki. Psocą dziewczyny, psocą chłopaki. Jasiek małpował i stroił miny, żeby rozbawić w klasie dziewczyny. Wzdychał i pufał i kręcił głową i pierwszą minę miał już gotową. Kwaśna jak ocet, brrr jak cytryna. To naszej pani pedagog mina. Nadstawił ucha na szkolne plotki. Stuknął w podłogę kijem od szczotki. Burknął pod nosem, minę miał groźną. Jak babcię kocham, grał panią woźną. Jaś, polonista, w szkłach na druciku, nie potrzebował listy w dzienniku. Który jest dzisiaj? Siódmy, powiada. A więc siódemka niech odpowiada. Gdy brwi unosił, zerkał z ukosa, strach nos ogarniał po czubek nosa. Rozległ się w klasie głos dyrektora. Widzę, że mamy w szkole aktora. Słysząc to, Jasiek spojrzał do lustra. Nabrał powietrza jak ryba w usta. Cześć, rzekł dyrektor matematycy. A ty? Nic poniu. Chodź do tablicy.